Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni państwo. Zacznę może od podziękowania. Chciałbym podziękować tutaj koledze za wsparcie naszej już dawno składanej z kolegą Tomkiem interpelacji, jeżeli chodzi o podwyżki dla osób naszych pracowników niepedagogicznych. Co to dołożyłbym tutaj to, jakbyśmy to składali w naszym wniosku jeszcze dokąd te niskie zarobki, jakie są w Miejskim Ośrodku Sportu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Naprawdę zarobki są tam bardzo niskie, podwyżek nie mieli od bardzo dawna, także proszę o ujęcie tego w planowaniu i szukaniu pieniążków. Podobnie dziękuję tutaj koledze Mariuszowi za zainteresowanie się kwestiami przeciwpowodziowymi i panie burmistrzu, pytanie do pana. Zakończono nas, jeżeli chodzi o kanał łączący Nysę Grzegę, Nysę Łużycką z Lubrzą pod tym naszym mostem i wydaje mi, znaczy może inaczej, pytanie, czy wykonanie tego remontu, umocnienie tych brzegów i wyrównanie dna jest zgodnie z opracowanym planem, jakim projektem, jak tam jest, bo wydaje mi się, że podwyższenie tego nastąpiło dna, przepraszam, zamiast obniżenie. No ja nie mamy wyspy, mamy półwyspę. Nie chcę tu krakać, bo kiedyś powiedziałem o tym, mieliśmy szereg powodzi, jedną za drugą. Ale po sprawdzeniu tego, bo wydaje mi się, że nie jest to tak zrobione, jak powinno być, żeby wyspa była wyspą. Teraz następne pytanie. Panie burmistrzu, na jednej sesji, której odwiedził nas pan komendant komisariatu, rozmawialiśmy na różne sprawy bezpieczeństwa i złożyłem taką interpelację, właśnie zapytanie, jeśli chodzi o Izbę Wyczerpania. Co się z tym dzieje? Czy rozmowy jakieś były prowadzone? Czy ta Izba Wyczerpania w Raczuli podpisze jakąś umowę z nami, czy nie podpisze? Jak to wygląda? Kolejne podziękowania, bo właściwie to, co pan już tutaj mówił o tym zabezpieczeniu, na całe szczęście, do którego nie doszło zagrożenia powodziowego dla głównego właściwie komendanta Straży Pożarnej, komendanta wojewódzkiego, a następnie powiatowego, z który akcyzy wyszło tak, że to zabezpieczenie ma. Bardzo dobry wniosek, żeby wykorzystać to, co jest, do tego, żeby w następnych zagrożenia już była jakaś mała, drobna infrastruktura, która powstała, a wydaje mi się, że gdyby odpowiedzialni za to te pieniądze, które przeznaczamy na zabezpieczanie siebie, przeznaczyli w jednym momencie, w jednym czasie na konkretne zabezpieczenie, czyli opracowanie koncepcji, a później wykonanie tego, już miasto by w jakimś procencie było zabezpieczone. Następna sprawa, ławeczki. Teraz, przepraszam, że tutaj to zgłaszam, ale taką rzecz mi zgłoszono, ulica Rycerska. W pierwszym odcinku ulicy Rycerskiej po lewej stronie mamy taki zieleniec. Kiedyś tam stały ławeczki, teraz stoi jedna. Ostatnio chodząc do pracy, spotykam ludzi i zgłaszali mi tak, że brakuje tam co najmniej dwóch ławeczek. Starsi ludzi idąc ulicą Rycerską, nie tylko starsi, ale także i młodzi. Jest to dosyć stroma ulica, stromy chodnik. Jest to mniej więcej jedna, druga część tej drogi. Przydałyby się jakieś ławeczki do tego, żeby usiąść, odpocząć. Drzewa i mikroklimat, jaki tam jest, pozwala na chwilę złapania wdechu i odpoczynku. Jeśli mówimy już o ławeczkach, to chciałbym jeszcze tutaj zainterpelować o to, żeby w parkach, tam gdzie się nie maluje tych ławek, od czasu do czasu umyć je. I to nie chodzi mi o to, że młodzież siada, czy tam inni, na poręczach, a nogi trzymać. Nie. Lipy mają to do siebie, że jak kwitną, to gubią coś takiego, ja się na tym nie znam. Ławeczki są oklejone tą substancją, co powoduje, że później my to przenosimy na własne ubrania. Jeżeli chodzi o warunki bezpieczeństwa, panie burmistrzu, chciałbym, żeby pan zwrócił się do wszystkich zarządców dróg, na których mamy ustawione lustra przydrożne. Słyszę to sam, zgłaszam do kierowcy, ktoś poprzestawiał te lustra, one teraz nie spełniają swojej roli.
no i utrudniają w ten sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego. I to by miało wszystko. Dziękuję. Odnośnie testu jeszcze tak króciutko pozwolę sobie uzupełnić, bo na Komisji Finansów było też spotkanie z urzędnikiem miejskim, tak, może tą skargę, co tutaj pan Andrzej mówił, że tam postawić łowieszki, być może dalej tą skargę jakoś zagospodarować, też oczyścić i nasadzić. Tam naprawdę jest taki rzeczywiście ciąg komunikacyjny, ludzie tam często odpoczywają, to też można było przeanalizować, czy coś takiego nie warto było zrobić. Oczywiście przy współudziale działkowców, mieszkańców miasta, jakby te nasadzenia pochodziły od nich, a tam tylko zagospodarować. Mój bonus, jeżeli będzie realizacja, myślę, że będzie pięknie. Proszę bardzo, Mirosław Wójt. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Bardzo wielu, Panie Burmistrzu, bardzo wielu mieszkańców naszego miasta jest zainteresowanych skargą napisaną przez rodzinę Ruszcza oraz sposobem jej załatwienia. Na jakim etapie załatwienia jest skarga Państwa Ruszcza? Panie Burmistrzu, zatrzymaliśmy duże pieniądze na promocję gospodarczą. Czy mógłby Pan poinformować, czy jest koncepcja, plan wykorzystania otrzymanych środków finansowych? Jeżeli tak, to proszę kilka zdań powiedzieć na ten temat. Czy zostały już wydane pierwsze środki finansowe i jeżeli tak, to na co? Panie Burmistrzu, mija ponad 2 miesiące, kiedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krośnie Orzańskim przeprowadził kontrolę techniczną budynku zespołu szkół ogólnokształcących. Do dnia dzisiejszego brak jest protokołu z wyników kontroli. Proszę pana burmistrza o podjęcie stosownych działań, aby protokół z kontroli został przesłany jak najszybciej do wszystkich zainteresowanych stron. Panie burmistrzu, pytam po raz ósmy, mam nadzieję, że na dzisiejszej sesji po raz ostatni. Dlaczego pan nie przyjmuje specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego? Temat omawiany od 4 miesięcy i nic się nie dzieje. Panie burmistrzu, wiele zainteresowanych osób jest zawiedzionych pana obietnicami. Co dalej pan burmistrz zamierza zrobić w zakresie przejęcia? Chciałbym, żeby pana odpowiedź na dzisiejszy była ostateczna. Tak lub nie, jeżeli nie, to dlaczego? Dokończenie interpelacji kolegi Ochotnego. Panie burmistrzu, w maju, tak jak kolega wspominał, w naszym mieście przy tworzeniu i umacnianiu wałów pracowało około 100 strażaków, zarówno z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gubinie, jak i z wojewódzkich kompanii przeciwpowodziowych i ochotniczych straży pożarnych. Użycie tak dużych sił budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać, czy pan wnioskował do pana wojewody o przysłanie tak dużych sił zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy pan wojewoda sam zadecydował? Użycie takich sił wiąże się oczywiście z poniesionymi dużymi kosztami. Pytanie, kto za to zapłaci? Pan wojewoda czy pan burmistrz? Jeżeli pan burmistrz, to na czym jest? Do pana komendanta Straży Miejskiej. Panie komendancie, w związku z informacjami, jakie uzyskuję od mieszkańców Gubina, że w czasie spacerów oraz przejścia przez wyspę teatralną mieszkańcy są zaczepiani przez osoby tam przebywające, żądaniem pieniędzy, a także dochodzi do usiłowania zaboru zakupów lub innych osobistych rzeczy. Powyższe przypadki mają miejsce zarówno w rodzinach dopołudniowych, a także po południu. Dlaczego nie zgłaszają na policję, nie mogę w dniu dzisiejszym odpowiedzieć. Panie komendancie, chciałbym serdecznie panu podziękować, a za pana pośrednictwem wszystkim podwładnym za profesjonalne i skuteczne działanie w czasie usuwania pojazdów dewastujących tereny zielone na terenie osiedla Emilii Plady. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce? Tak? Dobrze. Ja zachęcam proszę. Pani Mariusz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji zwracałam się do pana w sprawie związanej z bezpieczeństwem przy ulicy 3 Maja i ta słynna zatoczka przy pawilonie PSS-ów i Rosmana.
Jakie pan podjął decyzje? Czy tam będzie ustawa, bo wiadomo, że zatoczka zostanie zatoczką, czy tam będzie jakiś znak postawiony? Jakie pan podjął decyzje? Ponieważ wielokrotnie składałam tu w interpelacjach swoją prośbę o takie informacje dotyczące mieszkań komunalnych i socjalnych, ponieważ takiego spotkania nie było na żadnej komisji, w której mogłam uczestniczyć. W związku z tym proszę bardzo pana burmistrza, aby tu może z okazji sesji po prostu przedstawić tą sytuację mieszkaniową, jaką substancją w ogóle tutaj dysponujemy i co, jak to wygląda wszystko na terenie miasta. Sprawa następna to sprawa bardzo ważna, ponieważ sprawy zabezpieczenia powodziowego są tak samo ważne tutaj w centrum miasta, bo tutaj rzeczywiście te dwie rzeki robią wiele szkód, ale chciałam powiedzieć również, że ważna jest sprawa, panie burmistrzu, mieszkańców na południu naszego miasta. Co po Łódź, to sobie i po powodzi mówimy, że drożność rowów jest bardzo ważna. I chcę panu powiedzieć, panie burmistrzu, jak to wyglądało w tym roku. Ano przed powodzią, ewentualnie po powodzi, nie wiem, nie widziałam, kiedy zostało to zrobione, odkryty został brzeg Lubrzy. To zostało zrobione. Natomiast, proszę państwa, jeżeli chodzi o rowy, to wygląda tak. Województwo kosiło dwa razy, są bardzo porządnie utrzymane te rowy. Powiat dwa razy, miasto, jak pan myśli, zero. 2 metry sięgają na rowach rośliny. Nie wiem, będzie coraz większa trudność wykoszenia tego. Ostatnio rozmawiałam z panią Ratowicz, powiedziała, że albo po prostu podejmie te decyzje dotyczące wykoszenia albo pogłębienia, bo jest sytuacja niedobra. Po prostu. Więc bardzo bym prosiła, bo jeżeli by ta sytuacja była, to po prostu... Może być, że przy okazji... Skąd pani ma takie informacje, że zero? Bo nie było koszonki. A skąd pani wie o tym? Dlatego, że bardzo często tam przebywa. Aha, no to ja pani mówię, że przy okazji chociażby tej inwestycji na ulicy Śląskiej, tak, Śląska-Nicka, budowa drogi do farmy fotowoltaicznej, tam były duże prace zrobione. Śląska, Śląska, jak pan mówi, Lewicka, no, nie jest zrobione, panie burmistrzu. No to, możemy, może nie wszystko zostało zrobione, ale żeśmy zrobili naprawdę, dużo pieniędzy na to poszło. Poszło, tak, oczywiście. Proszę, ale ja wiem. Więc proszę nie mówić, że zero, bo jest to nieprawda. Proszę pana, okolica ulicy Ledwickiej, tutaj nie było nic zrobione. No to mówi pani, że było robione, ponieważ robiliśmy drogę i już od razu czyściliśmy rowę. Tak. W Legnickiej? Było wygłoszone. Mówię o drodze do farmy fotowoltaicznej, tam te rowy. A to nie, tam nie byłam, nie oglądałam. Mówię tutaj do końca, jedziemy dalej, bo to... Szanowni Państwo, też musimy mieć świadomość, że tych rowów mamy w kilometrach. No tak, trzeba też to trzeba wziąć pod uwagę. Nie marginalizuję tego, problemu. Mogła by nie zeszła, panie przewodniczący, to lepsze pan. Sprawa następna, panie burmistrzu, ostatnio wiele pan mówi o ściąganiu przedsiębiorców do naszego miasta. Ja bym chciała zapytać, jak wygląda pana pomysł w realizacji inkubatora przedsiębiorczości. Sprawa następna. Również interesują mnie sprawy związane z projektami, na które możemy skorzystać ze środków unijnych, a przede wszystkim interesują mnie ścieżki rowerowe. Jak to w ogóle wyglądać będzie, bo to jest bardzo ważna inwestycja i potrzebna. Następna sprawa to uważam, że Szanowna Rada powinna zabronić handlowania na parkingu. Na miejscach parkingowych. Ostatnio bardzo mi pomógł pan komendant Straży Miejskiej, ponieważ systematycznie na parkingu przy ulicy 3 Maja zajmowane były miejsca parkingowe. Od 2 do 3 miejsc. My nie mamy tych miejsc parkingowych dużo, więc uważam, że nie powinno tak być. Następna sprawa to związana jest przede wszystkim związana jest tutaj
z utrzymaniem, po prostu z utrzymaniem tego, co mamy. A więc przede wszystkim zwracam uwagę na skwery zielone, prawda, które były niedawno zrobione. Fliselina wychodzi spod nasadzeń. Na place zabaw, które mamy, powinniśmy o nie tak samo zadbać, więc na utrzymanie przede wszystkim tego majątku, co mamy, a później planujemy nowe inwestycje. Jeszcze w sprawie pomocy Cię chciałam tutaj, w sprawie interpelacji związanych z po prostu rozmieszczeniem ławeczek. Taka również była prośba mieszkańców zmierzających ulicą Królewską. Tam podobno gdzieś te ławki stały dla starszych osób, więc jeżeli będzie taka możliwość, to prosiłabym o ustawienie. Dziękuję bardzo. Tomasz Pośladek, proszę. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja tutaj to jest uzupełnienie o interpelacji Edwarda Bartka o bezpieczeństwie na ulicy Piastowskiej. To dzisiaj byliśmy świadkami, jadąc na sesję, co się dzieje w przedszkolu. To już kolejny raz z tym problemem tutaj na sesji się zgłaszam. Jest dzisiaj Pan Starosta. Panie Starosto, mamy taki pomysł, czy jest to możliwe w ogóle, żebyśmy na przykład tu z tyłu, za ośrodkiem szkolno-wychowawczym, mogli zrobić ścieżkę do przedszkola. Rozmawialiśmy już tutaj kiedyś na ten temat. To była jedyna sytuacja, która by troszeczkę rozładowała ulicę Piastowską i najtańsza dla nas tutaj, jeżeli chodzi o urząd miasta, i miejmy nadzieję, że ona by troszeczkę pomogła tutaj bezpiecznie tym dzieciom dotrzeć do przedszkola, a wszystkim uczestnikom ruchu bezpiecznie przejechać ulicę Piastowską w godzinach rannych i później koło godziny od 14 do 15 podniosek. Mieszkańcy ulicy Śląskiej bardzo proszą o sprostowanie artykułu dotyczącego o kwietnikach przy pół. To nie są kwietniki przy pół, to są boksy betonowe postawione na projekt mieszkańców w celu utrudnienia parkowania na chodniku. Oni o nich dbają, oni je już obsadzili, oni je obsadzili w momencie, nawet troszkę wcześniej przed tym. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce składać interpelację? To jeszcze było za czasu, o ile pamiętam, jak funkcjonowała Rada Osiedla. I tam nie pamiętam nazwy, ale tamte pani właśnie mocno interpelowały o to, żeby tamte gazony czy tam betonowe te chodniki powstały. I rzeczywiście teraz, jeżeli jest taka tutaj wola, to trzeba to panie redaktorze wyprostować. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w sprawie interpelacji? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt. To przy odpowiedziach z panem. Podjęcie uchwały w sprawie punkt 7. Wyrażenie zgody na przystąpienie do zrzeszenia gmin województwa lubuskiego. Projekt uchwały nr 301. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały nr 301? Nie widzę, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 301? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 302. Zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania porządku na terenie miasta Gubina. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej wnioskuje, aby zapis dotyczący zmiany paragrafu 6 uchwały nr 37192/2013 brzmiał następująco. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych nie może być mniejsza niż ilością liczby osób zamieszkujących tę nieruchomość i średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym w ciągu tygodnia. Czy są jakieś uwagi do wniosku Komisji Finansów? Jeżeli nie, to daję głosowanie wniosek Komisji Finansów. Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 13 głosami. Czy są pytania do projektu uchwały nr 302 z przyjętym wnioskiem? Czy są pytania?
Nie widzę, poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 302. Kto jest za przyjęciem projekt uchwały nr 302 z przyjęciem wniosku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 303. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubina i zakres wydawania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały nr 303? Nie ma pytań, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 303? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku przeprowadzenia głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 298 dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin Ostrowsko-Siemieckim stanowiących pomoc tej gminy. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały nr 298? Nie widzę, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 298? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 299 dotyczy szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały nr 299? Nie ma pytań, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 299? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 300 dotyczy określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały? Poddaję pod głosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 300? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 304 zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w gminie nr 48-253-2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin Ostrowsko-Siemieckim na 2014 rok. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały nr 304? Rada Naczelna. Ja dziękuję. To było pytanie do pana burmistrza, no ale skieruję do pani burmistrz. Panie burmistrze, plan wydatków budżetowych, dział 754, rozdział 75495, paragraf 6300, bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpowodziowa. Zwiększamy tutaj wydatki o 5000 zł. Wniosek i na co te pieniądze pójdą i skąd się taki wniosek wziął? Do czego? Szanowni Państwo, tak jak Pan Burmistrz Pogórz spotkał się z Panem Marszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, wówczas ustalono, że brakuje jeszcze do sporządzenia koncepcji przeciwpowodziowej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, brakuje jeszcze środków i ustalono, że dodatkowe pieniądze będą zebrane od
uczestników tego postępowania i tutaj od nas, od burmistrza jest zaproponowana kwota 5 tysięcy i o tych 5 tysiącach rozmawiamy, aby ta koncepcja mogła być utworzona. Dziękuję. A koncepcja czego? Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Czy są pytania do projektu uchwały 304? Nie widzę pytań, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 304? Kto jest za? Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 304? Jeszcze raz. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 305 zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w budynie nr 48254-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budyń Ostrowca Miejskiej na lata 2014-2028. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały nr 305? Nie widzę, poddaję pod głosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 305? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku przeprowadzenia głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami. Projekt uchwały nr 306 dotyczy rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Lubin w Ostrowcu Miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubin w Ostrowcu Miejskim za rok 2013. Przystąpimy do obrady, zgodnie z którym będziemy tutaj przystąpili do głosowania nad projektem uchwały nr 306. Pierwszy punkt dotyczy odczytania opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu. I proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w sprawie Danuta Andrzejska przewodnicząca, kolega Frygia, zastępca przewodniczącego oraz Wiesław Galewski, członek. Opracowanie opinii do budżetu za rok 2013 było dostępne w Biurze Rady do zapoznania się przez radnych, a Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gubinie wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Gubina za rok 2013. Dziękuję bardzo. Teraz przedstawienie uchwały o sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu informacji o stanie gminy komunalnego. Proszę panią starostę, proszę bardzo. Uchwałą nr 248 z 2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 kwietnia 2014 roku. Skład orzekający RIO w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 13 rok przedstawione przez burmistrza gminy wraz z informacją o stanie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku. Skład orzekający stwierdza, że sprawozdanie roczne przedstawione zostało w szczegółowości spełniające wymagania określone w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ostrowiec Miejski za 13 rok oraz sprawozdania statystyczne przedłożone zostały Izbie w terminach ustawowych przez obowiązujące przepisy prawne. Skład orzekający stwierdzał, że zachowana została relacja, o której mowa w artykule 242 ustawy 2 powołanej ustawy o finansach publicznych, to znaczy, że wykonane na koniec roku budżetowe wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. Rozchody budżetu wraz z wydatkami na obsługę długu stanowiły 18,5 wykonanych dochodów budżetu w roku 2013. Po uwzględnieniu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami unijnymi, wskaźnik ten wyniósł 8,9 planowanych dochodów budżetów, nie naruszając limitu spłaty długu w danym roku budżetowym, który nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowych dochodów JST. W 2013 roku nie nastąpiła spłata zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.
Rok 2013 gmina w Górnym Ostrowie Miejskim zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetu w wysokości 4 514 699 zł 29 groszy. Dług gminy na 2013 rok ukształtował się na poziomie 19 277 036 zł 28 groszy, stanowiąc 38,7% pozyskanych dochodów budżetu w 2013 roku. Po uwzględnieniu wyłączeń kwota długu ta jest na poziomie 33,6% pozyskanych dochodów budżetu i nie narusza 60% limitu kwoty długu na koniec danego roku budżetowego. Skład orzekający RIO w Zielonej Górze nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów i uznał realizację budżetu gminy Głubin Ostrowie Miejskim za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami, dlatego też pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz pozytywnie opiniuje przedstawione przez burmistrza gminy Głubin Ostrowie Miejskim informacje o stanie mienia gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to dyskusja. Dyskusja rady na temat opinii, sugestii może dotyczących sprawozdania finansowego gminy. Proszę bardzo, poproszę. Rozumiem, że wszystko jest jasne, czytelne. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Poddaję do głosowania projekt uchwały nr 306. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 306? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? 4. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta 9 głosami. Zanim przejdziemy do projektu uchwały nr 307 w udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta Gdynia, pani radna pani radna zgłaszała, żeby przerwać, bo otrzymuje pani to, tak? Czyli jako klub zgłasza. Projekt uchwały nr 307 dotyczy udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Gdynia za rok 2013. I odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej udzielenia absolutorium burmistrzowi za rok 2013. Proszę przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, proszę bardzo. Uchwała nr 253 przez 2014 składu orzekający Rejonowej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 maja 2014 roku pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie udzielenia burmistrzowi Gubina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Gubin w statusie miejskim za rok 2013. Dziękuję. I proszę jeszcze o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium. Bo wniosek przeczytaliśmy przed. Czy są pytania do projektu uchwały nr 307? Jeżeli nie, to głosowanie projektu uchwały nr 307 dotyczące udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Gdynia za 2013 rok. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymuje się od głosu? W wyniku przeprowadzenia głosowania projekt uchwały został przyjęty 9 głosami. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rada. Niepodniesienie ręki za absolutorium jest brakiem merytoryki i widać, że jest to działanie czysto polityczne. Dziękuję bardzo. To może ja podziękuję w tym momencie wszystkim radnym, którzy zagłosowali za absolutorium. No myślę, że tutaj my robimy wszystko, żeby ta współpraca między nami a Państwem wyglądała dobrze. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest rok wyborczy, nie każdy głosuje
w różnych głosowaniach zgodnie ze swoim sumieniem. No cóż, szkoda, że dzisiaj pewna praktyka, która się ukształtowała przez najbliższe 8 lat, została złamana. Ta praktyka została złamana chociażby przy głosowaniu na honorowego obywatela miasta Czesława Fiedorowicza. No pewne rzeczy zmienić widać nie można, ale też wydaje mi się, że nad pewnymi rzeczami nie należy przechodzić do porządku dziennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ głosowaliśmy nad absolutorium pana burmistrza, chciałam powiedzieć tylko tyle, że jeżeli chodzi o klub, każdy głosował według własnego sumienia. Panie burmistrzu, ja powiem tylko tyle. Ostatnie 4 lata, bo tak można powiedzieć, to jest okres przetrwania, jeżeli chodzi o nasze miasto. Chciałam również powiedzieć to, że liczby to liczby, ale przepraszam bardzo. Ale czemu pani dyskutuje o głosowaniu, nie przed głosowaniem? Przepraszam bardzo. Pan pozwoli, że ja dokończę? To jest moje pytanie. No, przepraszam bardzo. Pan przewodniczący udzielił mi głosu. I chciałabym wypowiedzieć się na ten temat. Proszę pana, powiem tak. Cyfry to cyfry, a realizacja to realizacja. To jest zupełnie co innego. Jak powiedziałam, ma to związek, ale to jest zupełnie co innego. Jak obserwuję, to tak. Miasto nie ma polityki mieszkaniowej, brak mieszkań komunalnych to jedno z powodów wyjazdu młodych z miasta. Od lat rośnie zadłużenie w opłatach za mieszkania komunalne. Brakuje również duże bezrobocie jest, brakuje miejsc pracy. Zakład z ożywkami do tej pory nie ruszy. Zaległości w sprzedaży działek. Zbyt dużo kłopotów przy realizacji inwestycji, takich jak Fara, ulica Marii Konopnickiej, a więc szału nie ma. Prawdę mówiąc, patrzę na to centrum. Proszę państwa, niewiele się tam zmieniło przez 4 lata. Niewiele. Teraz słyszę, że pan z wkładu własnego chce wyasygnować 60 tysięcy na statek na Wyspie. No proszę państwa, utrzymajmy to, co mamy. Dalej sprawa następna. Zaniedbania inwestycyjne są tak duże w centrum miasta, że nie wiem, kiedy dogonimy inne miasta. Sprawa następna dotyczy również gazety samorządowej. Końcówka tamtego roku, proszę sobie przypomnieć, jak to było, jak wyglądał kolportaż i tak dalej, tak dalej. Ale to są moje spostrzeżenia, już nie powiem o innych. Proszę pana, pozytywnie na przykład odbieram, że nasze miasto przeszło jakąś, tak bym powiedziała, ustawę śmieciową, bo to nam się udało, ale chyba dzięki również temu, że po prostu wygrał przetarg pan Mackoć. To nam się udało i widzę, że to realizuje. Ale to są moje spostrzeżenia. Panie burmistrzu, chciałabym, żeby było lepiej. Poza tym, jeżeli chodzi, tak pan pięknie tutaj powiedział, że taka współpraca, no panie burmistrzu, różnie to wyglądało i różnie wyglądała realizacja tego wszystkiego. O wszystko trzeba było poprosić i też nie było to zrealizowane. I na tym się trzeba po prostu skupić. Słupki to słupki, a realizacja to zostało, tylko wyglądało zupełnie inaczej, inaczej. Dlatego też ja spojrzałam na to absolutorium dla pana przez okres tej kadencji całej. I to przyznanie całej kadencji tej pana. I po prostu uważam, to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Absolutorium to jest za poprzedni rok. Przypomnę, że radni, większość tych radnych, którzy tutaj są, w 2007 roku zagłosowali za absolutorium za 2006 rok, czyli kadencję burmistrza Kiertyczaka. Jakoś nie przeszkadzało, bo to podnieśli rękę. Przypomnę, ile wtedy kupiono i wybudowano mieszkań socjalnych bądź komunalnych? Zero.
kadencji poprzedniej zero, więc my w poprzedniej kadencji kupiliśmy 60 mieszkań wojska, więc niech pani tutaj nie mówi, że polityka mieszkaniowa nie jest realizowana. Jest realizowana najlepiej w ostatnich 20 latach, bo nikt wcześniej nie kupił 60 nowych mieszkań dla mieszkańców, tak? Przez to się zwolniły dodatkowe mieszkania socjalne, więc jakieś takie, nie wiem, porównywanie absolutorium do tego, że żywki nie ruszyły, czy próba, no to jest dla mnie no, poniżej pewnego poziomu. To, że właściciel zakładu zmarł, no to nie mamy wpływu, prawda? Ani ja nie mam wpływu, ani radni nie mają wpływu. A jaka jest przedsiębiorczości? Inkubator przedsiębiorczości, no to przecież były dwa inkubatory przedsiębiorczości, to zyskaliśmy 4 miliony złotych. Ostatnio było chyba, nie wiem, 50 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potem chcieliśmy kolejne wnioski składać na tego rodzaju finansach. Był projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jak pani pamięta. Więc trzeba odróżnić politykę, czy tam politykę ocenią wyborcy w listopadzie od głosowania stricto formalnego nad udzieleniem absolutorium. No ale to już myślę, że powiedziałem wcześniej. Dziękuję bardzo. Przedstawienie sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury na 2013 rok, to jest punkt 8. Czy są pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. I podobnie przedstawienie sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Biblioteki Publicznej na 2013 rok. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do najbliższej punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o interpelację pana Mariusza Kuchnego, lica bohaterów za usuwanie skutków powodzi. Tak, pozyskaliśmy pieniądze na tę ulicę i będzie ona robiona. Wszystko jest w trakcie realizacji, projektowania, inwestycja zakończy się w tym roku. Faktycznie, nie wiem dlaczego powiat nie próbował pozyskać pieniędzy, jeżeli chodzi o ulicę Piastowską. Nie wiem, czy tutaj Państwo w ogóle składaliście wnioski na tego rodzaju inwestycje. Warto byłoby to zrobić, związywania skutków powodzi, ale nie wiem, jaka była ścieżka. Przyłączę do LO. Faktycznie czekamy na wycenę, jeżeli chodzi o tłum, bo jest możliwość, że dywanik powstanie na Piastowskiej, więc przyłącze musiało być zrobione. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ile kosztowało i czy było warto, to było nieco ponad 30 tysięcy i to są rzeczy, które nie będą już zabierane stamtąd, gdzie ten piasek to już powstanie jako naturalne umocnienie, więc skorzystaliśmy na tym, że tych strażaków było aż tylu i niejako roboci ich nam darmowa. Jeżeli chodzi o interpelację pana Sendera, kolumbarium, rozpocząć inwestycje. Myślę, że jest to temat do rozmowy z PUM-em, żeby ewentualnie zacząć forsować ten temat, bądź ewentualnie jakimś inwestorem prywatnym, bo też taki kreatywna gmina jest, która zajmuje się tego typu sprawami. Więc myślę, że w najbliższych miesiącach postaram się, żeby być może na komisji ten temat poruszyć, żeby zainicjować pewne działania. Obniżenie ceny wyjazdu samochodom osobowym na cmentarz. No to myślę, że też temat przy okazji można byłoby porozmawiać na komisji, żeby kompleksowo zająć się tematem. Koperty przynajmniej dwie na cmentarzu oraz przy kościele. Dobrze. Jest to temat do zrealizowania stosunkowo szybko. Jeżeli chodzi o drzewa, tutaj należałoby zrobić przegląd w ogóle tych wszystkich miejsc, gdzie takie sytuacje mają miejsce. Jeżeli chodzi o interpelację pani Andrzejewskiej, faktycznie udało się z remontów bieżących wygospodarować trochę pieniędzy na ten wjazd przy Bartowskiego. Mamy nadzieję, że tam tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju inwestycje będą kontrolowane na tym osiedlu. Tutaj dziękujemy, że pan monitoruje ten temat. Jeżeli chodzi o pytanie pana Edwarda Patka, pojemniki na odzież. Tutaj mamy informację, że pojemniki na używane rzeczy na terenie miasta znajdują się pojemniki tego typu trzech firm. Gmina ma zawartych kilkanaście umów na ich ustawienie odpłatnie, ale również są usuwane na terenach innych właścicieli.
Straż Miejska w najbliższym czasie dokona przeglądu. Wynagrodzenie osób niepedagogicznych, pracowników niepedagogicznych. Obsługi. Mamy mniej więcej policzone, jeżeli chodzi o tą sprawę, więc jeżeli chodzi o regulacje pracowników jednostek organizacyjnych gminy, obecnie po wstępnych analizach budżetu szkół mogę Państwa poinformować, że od 1 września 2014 roku przewiduje się wprowadzenie 5% podwyżek dla pracowników obsługi jednostek oświatowych. Jeżeli chodzi o innych pracowników, czyli MOPS, MOS, Ewentualnie Dom Kultury czy Biblioteka, no to tu musimy zrobić inne rozeznanie. Natomiast to jest sytuacja pewna, bo takie pieniądze udało nam się wygospodarować. Jeżeli chodzi o remont ulicy Małej, moim marzeniem byłoby, żeby to zrobić jeszcze w tym roku, ale my w lipcu również będziemy sprawdzimy, jak wygląda wykonanie budżetu za ten rok i zobaczymy, czym jeszcze możemy dysponować. W lipcu mamy takie spotkanie już umówione z panem Skarbnik, z panem naczelnikiem, naczelnikami. To był projekt. Jeżeli chodzi o interpelację, tutaj może jeszcze dodam, że z panią Rutkowską się spotkałem. Było takie spotkanie, ja wysłałem pismo do NFZ-u, natomiast w tym momencie te sprawy szpitalne może pozwoliły panu starostwie powiedzieć, tak? Bo to było... Tak. Proszę mnie dzisiaj dobrze do mikrofonu, jeśli tutaj jest. Wysiąść proszę i do mikrofonu. Tutaj jest przodu na to. Zapraszamy. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałbym odnieść się do interpelacji złożonych, a jednocześnie powiedzieć o tym, co chcemy w bieżącym roku jeszcze na terenie miasta Gubina zrobić. I tak, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Roosevelta, którą szacowany koszt jest 640 tysięcy złotych i tutaj w oparciu o pozyskane środki z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej chcemy sfinansować. Wczoraj zostało otwarcie ofert tego przetargu. Według mojej w tej chwili jeszcze niepotwierdzonej informacji są 3 oferty. Od najniższej do najwyższej ten rzędu 550 to prawie 700 tysięcy. Będzie wybór na pewno tej, która będzie dla nas korzystna. Jeśli chodzi o dokumentację, więc dokumentacja na przebudowę ulicy Brońskiego, myśmy mieli koszt planowany 8 tysięcy, podpisana umowa jest na 13,6 tysiąca, ponieważ wybrana została również jedna z ofert, która była nam najbliższa. Termin wykonania jest 30 września 2014 roku. Chcielibyśmy opracować
jest już na przebudowę ulicy Kresowej w Kubinie. To jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z ulicą Gdyńską, czyli do skrzyżowania z drogą 138 wojewódzką. I tutaj koszt tej dokumentacji jest 16,7 tysiąca i podpisana już jest też umowa z wykonawcą, termin na 15 września 2014 roku. Chcielibyśmy to zrobić z tak zwanych tych schetynówek, żeby wejść w program w roku przyszłym. Jeśli chodzi o remonty chodników, chciałbym zwrócić się tutaj do pana radnego Rodzińskiego, który kilkakrotnie zwracał się z pismem do powiatu o remont tego chodnika jeszcze w roku 2013. Od 2010 roku. To znaczy w 12 marcu, to znaczy 13 jest zapisany i kilkakrotnie. Dobrze. A w związku z tym ulicę 1 Maja chcielibyśmy w ten sposób podzielić na dwa. To jest ulica od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Piastowską. To jest prawie całość. I tu byłyby dwa odcinki. Jedno byłoby przebudowa, drugie położenie nowego chodnika. Tutaj chcę podziękować burmistrzowi, który wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie tejże inwestycji drogowej i przewidujemy kwotę, że robocizna, co zostało oszacowane przez tutaj pracowników, potwierdzone jeszcze pracowników Urzędu Miasta i tych, którzy będą to wykonywali, to jest kwota 60 tysięcy złotych. A koszt zakupu materiału, czyli robocizna potrzebna, a koszt zakupu materiału około 81 tysięcy złotych poniesie powiat. Remont ulicy Piastowskiej w Lubinie i chcemy to zrobić tak, od skrzyżowania z ulicą Lenino w kierunku skrzyżowania z ulicą Oświęcimską. Planowane jest położenie, to znaczy w ogóle regulacja chodników części, bo jeden chodnik jest dobry, natomiast idąc w kierunku od urzędu ulicą Piastowską w kierunku wzdłuż rzeki Nysy, możemy stwierdzić, że potrzebny jest również ten chodnik przy boisku szkolnym. Jednak warunkiem, to co rozmawiałem z panem burmistrzem również i z panem Lindą, że żeby były zrobione przyłącza i wodne, i kanalizacyjne, to co będzie potrzebne, żeby potem nie burzyć nawierzchni chodnika. I to byśmy mieli w tej chwili to, co chcielibyśmy w tym roku zrobić bezpośrednio w naszym mieście Gminie. Chciałbym ustosunkować się też do. A może są pytania do tego, do chodników, do tych innych rzeczy. Proszę bardzo, pan senator. Drodzy panie starosta, mam takie pytanie. To już druga moja kadencja. Tutaj prawie ubiegam się cały czas o remont chodników i poprawę nawierzchni ulicy Dąbrowskiego, która jest w stanie krytycznym, zwłaszcza chodniki. Jest to drugi ciąg komunikacyjny północ-południe w centrum miasta, a nawierzchnia chodników składa się z wszystkich możliwych materiałów budowlanych i niebudowlanych, co powoduje bardzo duże utrudnienia w komunikacji osób. Już nie mówię o odśnieżaniu, sprzątaniu i tak dalej. Jest to praktycznie już niemożliwe. Jak podchodzicie jako starostwo do tej ulicy? To nasza ulica od zawsze, prawda? Właśnie od powiatu powstała. Odpowiem to w ten sposób. Ulica Dąbrowskiego jest objęta nadzorem konserwatorskim. A w związku z czym wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wskazanie, jeśli chodzi o opracowanie dokumentacji, jakie nawierzchnie i co, gdzie ma być. Myślę, że jakaś odpowiedź jest w tej chwili, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale musiałbym sięgnąć do dokumentu. Bo jeśli będzie określone wskazanie, to będzie możliwość opracowania dokumentacji na to zadanie. Tak,
to konserwator tylko długo odpowiada wam na to pytanie, ale mam drugie pytanie, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Ja, panie burmistrzu, składałem 8 stycznia wniosek pisemny, mam przy sobie, a związany był z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów dnia 22 listopada 2013 roku. Wpisanie miasta Kuklina jako miasta, które może ubiegać się o pozyskiwanie funduszy na usuwanie skutków powodzi. Ten wniosek opiewał na kilkanaście ulic, różnych innych, jak mosty, zabezpieczenie brzegów i tak dalej, a to nie o tym chciałem mówić. I tu to pytanie padło. Padło, dlaczego na przykład powiat nie skorzysta z tego. Moim zdaniem, jestem mieszkańcem ulicy Dąbrowskiego, większość uszkody drobnych, nie mówię o chodnikach, ale drobnych, chociaż częściowo też i chodników, nastąpiło po wszystkich podtopieniach. Chodniki zaczęły się zapadać, ulice zaczęły się zapadać, to dzięki kanalizacyjne, jako to taka trwała infrastruktura, zaczęły wychodzić na wierzch. Naprawdę ciężko przejechać samochodem. Ta jest mijanka, jeździmy jak chcemy. I tu, moim zdaniem, były środki, z których można było skorzystać. Ja byłem u pana starosty, nie u pana Kupu, u pana Pobłyskiego, byliśmy jako Kupiński Ruch, rozmawialiśmy o tym. Ja dlatego po tym spotkaniu złożyłem ten wniosek tutaj z pana burmistrza o sprawdzenie, chodziło tam o sieć wodno-kanalizacyjną, czyli o infrastrukturę podziemną. No ale nikt nie skorzystał z tego, mimo że monitorowaliśmy, wskazywaliśmy źródła finansowania. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków, to jest już 8 rok. Dobry projekt, dokładnie, dziękuję panie, dobry projekt tam panie starosta i by to zrobił. Naprawdę, chodzi tylko o odnowienie nawierzchni, pan nie idzie przejść. Ja, jeśli mogę, bo tak, również, moi Państwo, ale chodzi mi o taką rzecz. Sieć wodno-kanalizacyjna, mówię o sieci kanalizacyjnej, jest monitorowana na ulicy Dąbrowskiego. Były prace odwołania i monitoringu, są nagrania, prezes PUM ma te nagrania, można sobie to obejrzeć, w jakim stanie jest sieć kanalizacyjna. Z tego co oglądałem, jest w stanie bardzo dobrym. Ale sieć wodociągowa w Kuklinie jest w bardzo złym stanie, jest cała do wymiany. Poza tym sieć kanalizacyjna potknąć po powodziach, tak jak przedstawiał pracownik PUM siadła. Pani Rada, ja może tutaj do historii troszeczkę. Sieć wodna została wymieniona na ulicy Dąbrowskiego, w wyniku czego też nawierzchnia ulicy Dąbrowskiego została przełożona, niezgodnie podejrzana z procedurą budowlaną i to też powoduje to, że te podtopienia plus te źle wykonane prace, mamy to co mamy, efekt na zero. Porządkuję to wszystko, bo zasadnicze pytanie jest takie. Czy starostwo, albo dlaczego nie, albo dlaczego tak, nie wystąpiło, czy wystąpiło o pomoc w finansowaniu, usuwaniu skutków powodzi i ewentualne remonty dróg powiatowych, które są na terenie miasta Kuklina, ponieważ to jest bardzo dobre źródło finansowania, pewne i skuteczne, co się okazuje, bo ulica Konopnicka została z tego właśnie zrobiona. Pokazuje po prostu rzeczywisty obraz. Pieniądze leżą, tylko trzeba się po nich schylić. Tak. Nie odpowiem w tej chwili, jeżeli chodzi o to, czy było wystąpienie i kiedy. Natomiast ja, jako radny powiatu krośnieńskiego, wystąpiłem z taką interpelacją do lubuskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. I uzyskałem odpowiedź. Mogę ją w całości zacytować. W odpowiedzi na Państwa pismo, ja i tak dalej, 10 czerwca 2014 roku, w sprawie interpelacji pana Włodzimierza Rogowskiego, radnego Rady Powiatu w zakresie dokończenia zabezpieczenia przed powodzią ulicy Piastowskiej w Kubinie i zabezpieczenia miasta, że, informuję, że lubuski zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Zielonej Górze przez prowadzone są następujące wielotorowe działania w zakresie również obejmującą tą część miasta. Przez dział inwestycji Lubuskiego Urzędu Zielona Góra wprowadzony jest temat aktualizacji koncepcji zabezpieczenia miasta Kuklina do złożenia, której
również uczestniczył jako powiat w kwocie 5000 zł. Ostateczny koszt opracowania dokumentacji został ustalony po przeprowadzeniu przetargu i wyłonienia wykonawcy wraz termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie aktualizacji planuje się na trzeci kwartał bieżącego roku. Ponadto informuję, iż zadanie zabezpieczenia przed powodzią miasta Kubin na odcinku, to jest 14 do 16, Lysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem Lubszy ujęte jest w planie inwestycji priorytetowych w zakresie melioracji wodnych podstawowych w województwie lubuskim w latach 2014 do 2023. Przyjęto uchwałę z dnia 12 lutego 2014 roku Zarządu Województwa Lubuskiego. Realizację zadania zaplanowano w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2018-2019. Informujemy również, że zadanie zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin na odcinku 4